wiem, że mam mnóstwo znajomych, którzy grają na tych instrumentach. Jak oni zaczynają na nich grać, to to ma sens podwójny, plus tworzenie tych rzeczy, które będą wydawać dźwięk, jak... Kiedy wiem, że mnie już nawet nie będzie, a one będą dalej wysyłały te swoje wibracje, swoje tony, jakoś jest coś w tej myśli, co mi daje jakiś komfort. Nie udało mi się znaleźć do dzisiaj talerza, który jest tak fajnie można kontrolować, jak rajd, który od Ciebie wziąłem. Chodzę do sklepu i klepię po tych blachach wszystkich i tak dalej. No to czuję ciągle, że mam gdzieś tam do czynienia z tą serią i wiem, czego się trochę spodziewać, a tutaj to był w ogóle, wiesz, wybuch nagle, że nie mogłem takiego czegoś znaleźć przez x lat, nie? Zdajesz sobie sprawę, że masz wszystko. Masz pasję, masz możliwość zrobienia sobie narzędzi, bo nawet nie masz narzędzi, żeby robić instrumenty. Masz możliwość zrobienia sobie tych narzędzi pierwsze. Potem, jak już masz narzędzia, to masz możliwość robienia tego instrumentu. Masz cierpliwość, masz wytrwałość, masz oczy, żeby podpatrywać, masz uszy, żeby ocenić, czy idziesz w dobrym kierunku. I w pewnym momencie po prostu zaskoczyło i sobie zdałem sprawę, że mam wszystko i że to się uda. Ale jak to się stało, że ja tutaj trafiłem, to przez takiego naszego wspólnego znajomego, Pawła. Pamiętam ten pierwszy moment, kiedy wszedłem właśnie tutaj do warsztatu i rozejrzałem się dookoła, no gdzie nie popatrzyłem, to był jakiś talerz do perkusji i cała masa. I to mnie tak strasznie uderzyło, że to kurde, to są po prostu jakieś straszne jaja, bo w ogóle nie spodziewałem się takiego miejsca. Od jakiejś fascynacji dinozaurami bardzo szybko przeszedłem przez rysowanie, rzeźbę. I wszystko to byłem w stanie łatwo oddać na rzecz muzyki. Słuchanie takiego swojego głosu to jest najważniejsza rzecz, którą miałem w sumie już w przedszkolu, w podstawówce, potem w średniej szkole. Aczkolwiek taki nastoletni etap to jest głupi etap i tu akurat się pojawiały głupie pomysły, ale i tak warto było nawet tymi głupimi pomysłami się kierować, bo to była jakaś nauka dla mnie. Słuchanie siebie i zastanawianie się, co chcę robić, a potem, cytując klasyka, zacząć to robić. Generalnie początek formowania to jest koszmar. Rzucanie młotkami po warsztacie i co jakiś czas jakiś taki dosyć poważny kryzys. A jak przez niego przebrniesz, dochodzisz do dalszej obróbki, kiedy to już zaczyna grać, jest coraz fajniej. Jest takie coś. Właśnie jest takie coś od 2 lat. Nazywa się projekt Portables. Udało się nagrać fajną płytę i to jest moja pierwsza pełna płyta. Trójka ludzi plus wolność w przynoszeniu pomysłów. Chociażby były jakieś niekonwencjonalne, dziwne, nietypowe. Wszystko można do czegoś porównać, a to jest trudno do czegoś porównać. Nowe, dziwne, ale fajne. Pierwsza maszyna,
teraz od tego czasu już miałem jeszcze dwie duże. Odlew żeliwny Made in Poland będzie miała pewnie ze 60 lat. Ciężka. Z jednego elementu by pewnie dzisiaj można. Chińczycy zrobili całą maszynę. Musiałem ją przeciąć na pół, żeby ją przystosować do robienia blaszek. Także świetna sprawa. Klasyka. Obroty prawe, lewe. Mam pierwszy talerz. Pamiętam bardzo dobrze. Jest nie do sprzedania i posyłamy go za chwilę. Wygląda jak wygląda, czyli nie bardzo. Szczególnie z tej strony widać jeszcze, że nawet nie miałem drukarki i po prostu kątówka. Kątówka to była drukarka, obrabiarka, rzeźbiarka, żłobiarka i wyrównywarka. Tylko zmieniałem różne tarcze. Ale co jest najśmieszniejsze, jest w miarę równy i gra. Najważniejsza rzecz to jest zrozumienie tego materiału. On jest trudny, wręcz od starożytnych czasów się praktycznie w ogóle nie zmienił. Nie wymyślono do dzisiaj nic lepszego, co by lepiej rezonowało, ale jest bardzo trudny. Bardzo trudny, kapryśny. Możemy się posługiwać matematyką, wzorami, a można też, tak jak ja to robię, po prostu je improwizować. Na pałę, wtedy potrzebna nam jest po prostu tylko kreska, która nam powie, jak się między muzykami mówi, gdzie jest raz. I to w zasadzie wtedy przy odpowiednim zrozumieniu tego materiału to musi wystarczyć. I wtedy, jeżeli rozumiemy napięcia, naprężenia, ten materiał po prostu sam zaczyna nas słuchać. Każe się temu metalowi wygiąć w taki sposób, w jaki my chcemy.